Czyli jest napisane, że 2 sekundy. Rozkładasz 2 sekundy, tak. Ale rozkładasz 10. No tak, no bo trzeba to porozpinać wszystko i rzeczywiście chwilę to zajmuje, zanim to się rozepnie, zanim to się rozłoży. 2 lata użytkowany? Rok. Rok. Cena? 400 zł, około 400 zł, nie pamiętam, szczerze powiedzieć. Mówiłeś, że deszcz przetrwał, konkretny. Jak najbardziej, deszcz tutaj nie mogę narzekać. Czyli ulewa konkretna była, nic nie przeciekało. I też taka długotrwała, bo spędziłem na Litwie noc, taką bardzo deszczową noc. Też nie było żadnego problemu. I też w Estonii. Lało któregoś dnia tak dobre 1,5 godziny. Powiedzmy jeszcze, skrapla się w środku, tak? Jedyny minus, tak? Tak, jeżeli chodzi o ten namiot. Jest, bo jak jest pogoda tak jak teraz, że jest słoneczko, nie ma z tym problemu. Natomiast jak jest na zewnątrz ten chłodek, to w środku się skrapla trochę. Coś jeszcze oprócz tego, że się skrapla, jakieś wady? Wiesz co, jego wykonanie było nie najlepsze. To znaczy musiałem poprawić niektóre szwy. Zwłaszcza to tutaj na dole. Ale co musiałeś poprawiać? Coś doszywać? Nie, przeszyć jeszcze. Przeszyć jeszcze raz. I otworzą. Tu jest mocowanie wewnętrznej komory. Tak? I to było po prostu bardzo słabe. Tak, te tasiemki musiałem jeszcze raz doszywać. Czyli tak, na 2 osoby jest to max. Tak, to jest w tej chwili rozłożone. Ale jest ścisk. Tak, no 2 osoby mają... No sprzętu już nie. No to jest ten najmniejszy model, więc siłą rzeczy... Aha, czyli tak, on ma tą zewnętrzną powłokę i jeszcze ma w środku moskitiera. Tak. A, czyli jest sypialnia. Tak, przy czym sypialnię można odpiąć. Tu zresztą widać, tak? Na tej. Można... Znaczy składasz całość. Jak jest całość wpięta, składasz całość. Dokładnie, składam wtedy całość. Aczkolwiek mówię, można mieć tylko i wyłącznie zewnętrzny. Czyli wentylacja tył, wentylacja boczna, z tego co widziałem, tak, masz. Tu jest z jednej, z drugiej strony. I tutaj możesz górę otworzyć też, w razie czego. Tutaj sobie można tak zrobić z jednej, z drugiej strony. Tam od strony głowy jest, można otworzyć, tam rozsunąć suwak. Tutaj jest kominek wentylacyjny, który też pomaga, ale ja jestem z niego zadowolony, tym bardziej, że jak jeżdżę sam albo tylko i wyłącznie z żoną. Ale po złożeniu jest dość spory, więc on się do turystyki rowerowej stanowczo nie nadaje. No samochód ewentualnie. Tak, na samochodową jest bardzo fajny. Zwłaszcza jeżeli cały sprzęt masz w samochodzie, a w tym tylko śpisz. Grubość podłogi? No to standard, tak jak w innych namiotach. Wagowo? Ile on ma? 2,5? Tak, coś koło tego. Nie pamiętam dokładnie parametrów technicznych. Ale w środku jest... No nie, wejdź za... Nie, z tego co widzę, to na 2 osoby jak najbardziej. Z tym, że ja mam kobietę, która się trochę potrafi rozwalać w środku i ja wiem, że dla niej to tutaj, a czy spalibyśmy, no dalibyśmy radę spokojnie, tylko że mówię, ja wolę troszkę większy namiot, żeby mieć jeszcze tutaj możliwość zapakowania klamotów do środka. No moja trzyma swoje połowy łóżka, więc nie ma problemu. No plusem, ogromną zaletą tego namiotu jest to, że po prostu jest w środku ciemno, zamknie się w środku dnia i jest ciemno. To jest ten plus, że nie budzi cię o godzinie 5 czy 6 rano, nie masz już pobudki, bo słońce tak operuje, że nie dajesz rady się schować. Z tyłu takie 4 malutkie kieszonki. To się widzi, że są na tym. Ja akurat nigdy nie korzystałem z tych kieszonek, zawsze jakąś saszetkę mam. Nie, telefon, okulary, coś tam. Okulary, telefon, tak, no. Dokładnie. Rezerwatywy, chusteczki do wytarcia. Nagrywamy? Tak, nagrywamy. Nie, całość wrzucę, bo no mówię, rozmawiam z ludźmi, też na dole rozmawiałem właśnie z Bartolem i z Bikerem na temat tych namiotów, które mają. Bo... Biker zwany Wolwem? On się w komuś wczoraj
włączyło. Ale jak sam zauważyłeś, trzeba umieć go składać. Tak, Pierwsze doświadczenia są... Tak. Dobrze, zobaczcie, przed wyjazdem je lepiej zobaczyć, żeby później... Bo najlepsze jest to, że ktoś kupuje, nie ma pojęcia o tym... Tak, kupuje namiot tego typu, jedzie, od razu wyjeżdża na wczasy, nie przetestuje tego gdzieś w ogródku. Nie ma dołączonej instrukcji. I później jedzie taki, wiesz, Janusz, rozkłada, wiesz, oj, fajnie, w dwie sekundy, tak, a później ze złożeniem, tak jak opowiadałem na plaży, kurwuje przez 10 minut, bo nie potrafi złożyć. Na tych namiotowych, tych plażowych, to były instrukcje obrazkowe, tak? Tak. To jest pokrowiec, tak? O, są wymiary, technik masz, zobacz. To co się pytałeś. Tak, waga, wszystko ten. Jest wyposażenie. Ale jest jakaś informacja o tym, czy jest łatwopalny, czy niepalny, czy się topi? Nie ma żadnego, nie widzę tutaj. Tu jest instrukcja składania. O tak. Choć jest dość uboga. Obrazkowo. I niewiele pomaga. Co my tutaj mamy? Elementy. Jakie wchodzą w skład zestawu. I są dołączone do tego szpileczki. Tak, kieszonka ze szpileczkami. O, dosyć grube widzę. I długie czy krótkie? Krótkie. Ale grube są. To przebiję. Takie szpileczki. No to i tak są dłuższe niż od tych chińszczyzny, którą ostatnio testowałem. Bo chodzi mi też o gruby, żeby to jak na wietrze wszystko pracuje. Jak są cienkie szpilki, no to niestety się gną. No tak, wyłaż. Nie, tutaj jest. No jak widać po złożeniu. To nie ma wielkich gabarytów. No, ja myślałem, że... Ale na rower się nie... Nie, no na rower nie. Ale no, mówię, na rower się nie nadaje. Myślałem, że ten pokrowiec będzie znacznie większy, czyli po złożeniu ten namiot będzie miał większe gabaryty, nie? Przynajmniej ta tam, powiedzmy, taka średnica. No. Około 10 cm. Tak? Dobra. To dziękujemy bardzo panu Chomikowi i panu Mościkowi za pomoc.